Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć, Faustyna Brunka i Przemysław Skierski. Witamy was w kolejnym odcinku Westerplatte Młodych. Nie wiem, czy wiecie, ale do Światowych Dni Młodzieży pozostały już tylko 2 miesiące. I właśnie dzisiaj wspólnie z naszymi gośćmi chcielibyśmy się zastanowić nad tym wielkim wydarzeniem i co będzie nas czekało właśnie na Światowych Dniach Młodzieży. Z racji tego, że Światowe Dni Młodzieży rozpoczynają się spotkaniami w naszych rodzinnych diecezjach, chcieliśmy zobaczyć w tym najbliższym dla nas środowisku, jak finalizują się prace przed tym wydarzeniem. Światowe Dni Młodzieży to nie tylko akcje, ale również formacja duchowa i o niej też chcielibyśmy porozmawiać podczas dzisiejszego programu. Temat odcinka dzisiaj brzmi... Radość na Syjonie. Dokładnie, a my teraz przeniesiemy się do Michaliny Sikorskiej, która już czeka na facebookowym stanowisku i przytoczy wam pytanie, na które będziecie mogli odpowiadać. Cześć, pytanie na dzisiaj to, jak przygotowujesz się do Światowych Dni Młodzieży? Możecie podzielić się tym, skąd jedziecie, jaki macie właśnie zamiar, jak się wybieracie, jakim środkiem lokomocji, czy jesteście wolontariuszami. Możecie się podzielić wszystkim, co wam przyjdzie do głowy. Czekam na wasze komentarze, będę je czytać. Możecie też wysyłać SMS-y na numer 536 60 99 00. A wstępem do naszego odcinka niech będzie felieton przygotowany przez Witolda Ludwika, a grafikę do niego przygotował Michał Matuszek. Zapraszamy. Sięgam wyobraźnią do wspomnień sprzed kilku lat. Jest 20 sierpnia 2011 roku. Światowe Dni Młodzieży w Hiszpanii dochodzą do kulminacyjnego momentu. Oto na obrzeżach Madrytu, na płycie lotniska Cuatro Vientos, 2 miliony młodych ludzi trwa na modlitewnym czuwaniu. Cuatro Vientos, nomen omen, oznacza cztery wiatry, bo też istotnie nieprzebrane tłumy młodzieży różnych ras i różnych kultur przybywa z czterech stron ziemi, aby dać świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Wkrótce ma się rozpocząć modlitewne czuwanie z Benedyktem XVI. Zapada wieczór. Za chwilę na lotnisku rozegra się biblijna scena z jeziora Genezaret. Nieboskłon pokrywają ołowiane chmury nabrzmiałe od wiszącego w powietrzu deszczu. Zaczyna się. Ponad głowami hula dziki wiatr smagający oblicza młodzieży. Szumom wiatru wtórują pomruki burzy. Zdaje się, że słychać krzyk apostołów wołających: Panie, ratuj, bo giniemy. Ale przez ścianę deszczu dostrzegam tysiące narodowych flag dumnie łopoczących na wietrze. W akompaniamencie burzy słychać wydobyty z milionów ust śpiew modlitwy. Nogi mi grzęzną w błocie, ale jest jakoś uroczyście. Niepokój ustępuje miejsca szalonej radości. Już wiem, że tej nocy nie zasnę, bo moja karimata pofrunęła 2 sektory dalej. Kilka dni później dowiedzieliśmy się, że Benedykt XVI, zapytany przez ceremoniarza, czy przerwać czuwanie, odpowiedział: zostajemy. Nagle burza ustaje. Ojciec Święty przemawia: dziękuję za waszą radość. Nasza siła jest większa niż wiatr. Wtedy przychodzi czas adoracji Najświętszego Sakramentu. Jedno, czemu się do dzisiaj nie mogę nadziwić, to tej niewysłowionej ciszy, jaka wtedy nastała. Jak jezioro po burzy staje się gładkie jak lustro, tak 2 miliony młodych ludzi, ukołysane szmerem modlitwy, milczało. Wkrótce kolejne Światowe Dni Młodzieży. Tym razem nowe karty historii Kościoła będą, chociaż przez chwilę, pisane nad Wisłą w Krakowie. Perspektywa kolejnego spotkania przywodzi na myśl słowa Chrystusa z Ewangelii Świętego Mateusza. Bo gdzie są 2 albo 3 zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Zobaczyliśmy felieton, muszę powiedzieć, że Michał i Witek jak zawsze są niezastąpieni, ale teraz przeniesiemy się już do strefy młodych. Tam są z nami osoby, które są wolontariuszami w diecezji toruńskiej, wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży. Pozwólcie, że przedstawię naszych gości. Są z nami Daria Neumann, Piotr Klejnowski, Marcin Magalski, Laurin Depta, ksiądz Łukasz Skarżyński, a tradycyjnie naszą dyskusję poprowadzi Eliza Pietrzykowska. Bardzo wam dziękuję. Szczęść Boże, serdecznie witam wszystkich widzów telewizji. Trwam i bardzo cieszę się, że jesteście z nami. Ale przede wszystkim witam naszych gości. Fajnie, że jesteście. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży każda z diecezji otrzymuje taką symboliczną nazwę. Jest to biblijne miejsce, które jest związane z historią zbawienia. I ta nasza diecezja, diecezja toruńska, też taką nazwę ma. Czy moglibyście kilka słów powiedzieć, dlaczego akurat taka nazwa i czego znakiem jest?
Nasza diecezja nazywa się Syjon. Przybrała taką nazwę na czas, na okres przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Nazwa ta oznacza przestrzeń zbawienia. Przestrzeń zbawienia, która dotyczy każdego człowieka, każdego nie tylko młodego człowieka. Jest to przestrzeń naszej diecezji, w której, dzięki której możemy się radować, możemy się cieszyć właśnie z tego zbawienia, które mamy dzięki Chrystusowi. Stąd też tytuł tego odcinka, Radość na Syjonie. Zbawienie dzieje się już dzisiaj dla nas, dlatego jako wspólnota, jako młodzi chcemy wyrażać tę radość, dlatego radość na Syjonie właśnie dla nas jest to takie szczególne hasło, które też wyraża nasze serca i nasze nastawienie. Już niedługo będziecie mieli taką okazję, żeby tę radość okazać innym ludziom z całego świata, którzy będą napływać tutaj do diecezji. Powiedzcie, w jakich miejscach będą oni przyjmowani? Będą przyjmowani w 16 miejscach, 16 miejsc w diecezji, 16 miast przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymów. I dziś już wiemy, że w większości z tych miejsc rzeczywiście ta młodzież przyjedzie. Czy to tuż, krótko przed dniami w diecezji, czyli 20 lipca do 25 lipca, czy też właśnie odrobinę wcześniej, bo taką dostaliśmy wiadomość, że jedna z grup, grupa z Afryki, z Gabonu konkretnie, przyjedzie do nas wcześniej, odwiedzi naszą diecezję wcześniej. Mówisz, że z Gabonu będzie grupa, ale skąd jeszcze? No właśnie, Gabon nie będzie jedyną afrykańską grupą. Przyjedzie także grupa z Angolii. Mamy także właściwie z każdego kontynentu po kilkadziesiąt, po kilkanaście osób. I tak może powiemy, że kilku pielgrzymów z Malezji, z Australii, z Hongkongu, właśnie z Angolii, z Włoch, z Francji. O, jest ktoś z Europy. Tak, Europa także, ale mimo wszystko z tych bardziej odległych rejonów będzie u nas więcej młodzieży. A w samym Toruniu macie jakąś informację, kto będzie? Tak, w Toruniu będzie mieszkać właśnie grupa z Hongkongu, Torunia, Australii i Malezji. I z Włoch. Tak. A powiedzcie, co będzie podczas tych dni w diecezjach? Co będzie się działo? Postanowiliśmy jakby przemnożyć naszych pielgrzymów, dlatego że najpierw chcemy, aby pojechali w diecezję do tych właśnie 16 miast, które pragną przyjąć, bo każde z tych miast jest przygotowane i chce przyjąć chociaż małą grupę pielgrzymów, młodzieży, aby też w jakiś sposób podzielić się swoją radością, swoją wiarą. Więc najpierw dwa dni będą właśnie w mniejszych miejscowościach. Później na 22, 23 lipca zjedziemy się wszyscy już do Torunia. Tutaj został przygotowany już taki centralny program, w którym będziemy wszyscy uczestniczyli. Także nasi mieszkańcy, nasi wolontariusze ze wszystkich miejsc naszej diecezji i Torunia także. I rozpoczniemy właśnie w piątek 22. Rozpoczniemy w trzech kościołach Torunia, na Starym Mieście i tam będzie taka uczta duchowa, można powiedzieć, i uwielbienie, i modlitwa Teze. Grupy zostaną podzielone. Następnie o godzinie 15 będzie msza święta w katedrze pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja, a przypuszczalnie kazanie powie arcybiskup Bruno Forte, który też ze swoją młodzieżą z diecezji Chieti przyjedzie właśnie tutaj do nas, do Torunia. A co zakończy? A zakończy wspaniały koncert i radość młodych na toruńskich Jordankach. Tam będzie koncert plenerowy, a następnie też taki spektakl plenerowy takiej grupy też teatralnej z Hiszpanii. To przygotowało dla nas miasto Toruń. Więc myślę, że bardzo fajnie. Piątek będzie taki radosny, ale sobota też. Najpierw rozpoczynamy duchowo od godziny... O tym powiemy troszkę później, bo musimy przejść właśnie do Faustyny i do Przemka. Na samym początku Przemek przypomniał nam, że do Światowych Dni Młodzieży pozostało już niecałe dwa miesiące. No i powiem wam szczerze, że bardzo mnie interesuje, jak się do tego spotkania przygotowujecie, ale tego dowiemy się u Michaliny, bo tam odpowiadacie na nasze pytanie. Tak, napisali do nas przedstawiciele diecezji łowickiej, diecezji kieleckiej. Wspieracie nas modlitwą, nie tylko tutaj nas w studio, ale też właśnie wspieracie modlitwą wydarzenia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży. Jestem ciekawa, jak inne diecezje, może diecezja toruńska coś napisze, może diecezja włocławska. Zapraszam, czekam na wasze komentarze i dopiero jak te przedstawiciele tych diecezji napiszą, dopiero wtedy przeczytam jakiś komentarz.
A teraz, moi drodzy, przyszedł czas na sondę. Co wy myślicie na temat Światowych Dni Młodzieży? Czy wiecie w ogóle, co to znaczy SDM? O tym dowiemy się z naszej sondy przygotowanej przez ekipę Westerplatte Młodych. Zapraszam. Skrót SDM to są Światowe Dni Młodzieży. Nie mam pojęcia. To nie są Światowe Dni Młodzieży? Światowe Dni Młodzieży. Światowy Dzień Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży. No myślę, że ludzie jak jeżdżą, to też jakby jest taka integracja i no bliższe też spotkanie z Bogiem. Mogą zmienić tyle, że poznamy dużo nowych, fajnych ludzi, nie? W naszym wieku, więc chociaż tyle. Nie wiem, no raczej takie rzeczy mało zmieniają niestety. Dla mnie właśnie to jest przede wszystkim okazja na poznanie dużo ludzi z innych kultur. Też moja koleżanka bierze udział w wolontariacie do Światowych Dni Młodzieży i mówi, że to jest naprawdę świetna okazja na po prostu integrację. Nie wiem, nie jestem zainteresowana tym. Tego, że młodzież zbliży się do siebie i rzeczywiście poszerzy swoją wiarę. I mniej więcej tyle. Myślę, że to głównie chodzi o integrację i wiarę. Młodzi ludzie mogą zdać sobie sprawę z tego, co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze. Nie wiem, gdzie są organizowane, co tam się wydarza, co mogłoby zmienić to, że ta młodzież tam będzie. Nie mam pojęcia, może jakaś integracja młodzieży? No uważam, że to jest bardzo dobra szansa dla ludzi z Polski, którzy mogą przyjechać i poznać innych ludzi, również chrześcijan z innych krajów, porozmawiać z nimi. No uważam, że do mojego życia to dość dużo wniesie. Zawsze to jednak jednoczy ludzi, no ale w tym roku może być niebezpiecznie. Pewnie otworzyć się na ten, młodzież nawet interesować bardziej kościołem i tym, co się tam dzieje. Różne odpowiedzi i wszystkie bardzo interesujące, ale my przechodzimy do Strefy Młodych, by tam kontynuować rozmowy. Księże Łukaszu, proszę dokończyć. Więc stanęliśmy na sobocie, to drugi dzień naszych właśnie dni w diecezji tutaj w Toruniu. I rozpoczynamy program, tak jak wspomniałem, o godzinie 10:00, znowu uwielbieniem, modlitwą w trzech kościołach. Wtedy te grupy, które były w jednym kościele, przechodzą do kolejnego, tak żeby każdy doświadczył różnych rodzajów tej modlitwy i uwielbienia. Następnie o godzinie 12:00 będzie taka msza święta misyjna, gdzie już nie my będziemy tę mszę przygotowywać, ale to właśnie nasi goście będą mogli też w jakiś sposób zaprezentować siebie. Będzie i taniec, prawda, na dary i będą śpiewy młodych, którzy przyjadą tutaj do Torunia. I później oczywiście będzie strawa, też obiad, będzie też czas świadectw, gdzie też będziemy dzielili się naszą wiarą, my Polacy, ale także nasi goście. Później nasi goście wrócą do swoich miejscowości, w których rozpoczęli właśnie tutaj dni w diecezji i tam w niedzielę planujemy, żeby też uczestniczyli w życiu parafii, dawali świadectwa, żeby były festyny rodzinne właśnie w kontekście Światowych Dni Młodzieży, żeby właśnie te miejscowości, do których dotrą naprawdę... Każdy z nas może uczestniczyć w czymś takim. Oczywiście, każdy jest zaproszony i to właśnie ma być ta integracja, o której przed chwilą słyszeliśmy. No i 25 wszyscy razem ruszamy do Krakowa pociągami, które są przygotowane dla nas, ruszamy, aby spotkać się właśnie z papieżem Franciszkiem i aby też wyznać naszą wiarę. Już odliczamy dni do wyjazdu. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, takie jest hasło Światowych Dni Młodzieży i my jesteśmy zarazem wezwani do tego, aby być miłosiernymi. Powiedzcie mi, co to miłosierdzie oznacza dla was? Jeśli chodzi o miłosierdzie, w naszej wierze najbardziej związane z miłosierdziem, można powiedzieć, jest sakrament pokuty. Bo właśnie w tym, przez ten sakrament jesteśmy w stanie najbardziej go doświadczyć. Możemy go doświadczać jak najczęściej i do tego zachęcam wszystkich. Jeśli chodzi o Toruń, to właśnie u nas mieliśmy możliwość przeżyć takie wydarzenie nazwane Toruńską Strefą Miłosierdzia. Był to jeden dzień, popołudnie, podczas którego 500 młodych osób przystąpiło właśnie do sakramentu pokuty. Najpierw było nabożeństwo pokutne. Ale gdzie? W kościele czy? W kościele Miłosierdzia Bożego w Toruniu. I poprzez to spotkanie, właśnie, jak mówiłem, zaczęte nabożeństwem pokutnym, spowiedzią, możliwością spowiedzi, tutaj wielu kapłanów właśnie uczestniczyło w tym spotkaniu, bo bez kapłaństwa nie ma sakramentu pokuty.
A zakończyliśmy to spotkanie wspólną mszą świętą i Eucharystią. I takim znakiem tej toruńskiej strefy miłosierdzia były pierścienie, gdyż każda osoba, która przystąpiła do sakramentu pokuty, otrzymała pierścień dziecka Boga, czyli przypomnienie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Także dlatego dziecko Boga, bo tematem przewodnim toruńskiej strefy miłosierdzia była przypowieść o synu marnotrawnym, czyli o wręczeniu, ojciec wręczył synowi po powrocie właśnie pierścień włączający go ponownie do dziedzictwa, tak, do jego książęcego rodu. Coś jeszcze się działo takiego szczególnego, co zapamiętałeś? Jeśli chodzi o toruńską strefę miłosierdzia, to bardzo zachwyciła mnie bardzo duża liczba osób. Nawet ja muszę sam powiedzieć, że ciężko mi było dostać się do konfesjonału, ale w końcu się to udało. Właśnie praktycznie na samym końcu byłem jedną z ostatnich osób. I muszę szczerze powiedzieć, że toruńska strefa miłosierdzia była przed świętami wielkanocnymi. I ja miałem przyjemność wcześniej też uczestniczyć, tak, przystąpić do sakramentu pokuty, ale samo to wydarzenie skłoniło mnie do tego, żeby zrobić to ponownie. No i właśnie to było, też tak powiem, najbardziej niezwykłe, gdyż to przeżycie było niezapomniane. Mhm. Piotr, a ty też brałeś udział? Tak, brałem udział w toruńskiej strefie miłosierdzia, tylko że był to właśnie dzień drugi, muszę ci to, Marcinie, wytnąć, że był też dzień drugi, podczas którego ten dzień łączył się w ogóle z Niedzielą Palmową, po której, w trakcie której tej niedzieli była oczywiście uroczysta msza, a następnie szliśmy procesją do tumultu. Do klubu. Tak, na koncert Magdaleny Frączek, która jest ambasadorką Światowych Dni Młodzieży. Ten koncert był wspaniały, naprawdę super przeżycie. Później wrócimy jeszcze do waszych przeżyć, ponieważ tych akcji było bardzo wiele. Dokładnie, na chwilę przerwijmy naszą żarliwą dyskusję i dajmy szansę naszym internautom. Michalinka, co ciekawego piszą nasi internauci? Czy inne diecezje też już się odezwały do nas? No niestety inne diecezje się nie odezwały, jednak sprawię wam tę przyjemność i wam przeczytam komentarz. Przykładowy, na przykład napisała nas Klaudia. Światowe Dni Młodzieży to szczególny czas, który wymaga odpowiedniego przygotowania. Jestem wolontariuszką diecezji włowickiej i do SDM przygotowujemy się poprzez spotkania ambasadorów i wolontariuszy, które mają na celu przygotowania do przyjęcia młodych z zagranicy i centralnych wydarzeń w Krakowie. Klaudia, bardzo dziękuję Ci za komentarz. Tutaj w sądzie padła taka odpowiedź, że raczej Światowe Dni Młodzieży nie zmieniają niczego w życiu. Ja jestem ciekawa, co na ten temat powiedzieliby nasi goście i właśnie internauci. Ja nigdy nie byłam na Światowych Dniach Młodzieży i z chęcią się dowiem, co Światowe Dni Młodzieży mogą zmienić w naszym życiu. Przez ten czas przygotowań na pewno spotkaliście się z terminem ambasador Światowych Dni Młodzieży, a mówię na pewno, ponieważ w dzisiejszym odcinku już dwa razy usłyszałam to słowo. A my mamy dla was przygotowany specjalny materiał właśnie z jednym z takich ambasadorów, Jakubem Błaszczykowskim. Rozciągnięcie, będzie okazja do dośrodkowania. Lewandowski czeka, dośrodkował, wybicie przez Maksymowicza i go! Dla mnie ważną rzeczą jest to, żeby była chęć i przekonanie o tym, co chcę w życiu robić. A ja, że ja robię swoje, po prostu robię swoje i tego nie zmienię. Błaszczykowski, 3-0! Dla mnie to jako, nie wiem, 12-11-letniego chłopaka to było ogromne przeżycie. Takich, co mi utkwiły w głowie. Pamiętam, byliśmy w Świerklańcu pod Katowicami. Pamiętam, że wtedy chyba Piotr Świerczewski z Tomkiem Hajto zamawiali taksówkę, bo notabene jechali na mszę do kościoła. Teraz szansa biało-czerwonych i gol! Kuba Błaszczykowski! Wyciągaliśmy od babci kryształowy puchar, jak były takie, i stawialiśmy na parapecie, wychodziliśmy na podwórko i graliśmy. Błaszczykowski indywidualnie, Błaszczykowski, stać go na piękną bramkę, tak! Jakub Błaszczykowski! Człowiek ma cel, ma marzenia, ma wiarę do tego, żeby to spełnić, poświęca się. Wszystko jest do zrobienia. Obraniak, Błaszczykowski, uderz, Kuba, gol! Gol, piękna bramka wyrównująca Kuby Błaszczykowskiego. Przede wszystkim każdy mecz, podchodzę do niego jak spełnienie następnego marzenia. I to jest dla mnie
tylko tyle i aż tyle. Krzywdą, którą sobie możesz zrobić, to jest to, że przestajesz wierzyć. Że przestajesz mieć marzenia, że przestajesz do tego dążyć. No bo wtedy gdzieś tam zabijasz siebie wewnętrznie. Również jako osobę, jako człowieka. Wierzyć w to, co się wierzy. Naprawdę. To robi tą różnicę. To musi wychodzić od ciebie. Musisz sam chcieć. Łaszczykowski strzela i walpa! Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest doświadczenie, tak? Uczestniczyć w czymś takim. Raz spotkać papieża, czy uczestniczyć mszy z papieżem. Jest to ogromne wydarzenie. Dwa, możesz być wśród rówieśników, nie tylko z Polski, ale również z innych krajów i wymienić się swoimi poglądami. To też ma oczywiście w późniejszym okresie znaczenie. Lepiej wyjść z domu, niż siedzieć w domu i nic nie robić, tak? Czy tam tracić czas na jakieś rzeczy codzienne, które możesz zrobić, a w tym akurat dniu i w tym momencie możesz zrobić też coś dla siebie. Coś innego, bardziej wartościowego niż na przykład siedzenie w domu i oglądanie telewizji. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na Światowe Dni Młodzieży, które będą w Krakowie w lipcu. Przede wszystkim dlatego, żeby odnaleźć siebie. Pozdrawiam. Moi drodzy, mam nadzieję, że skorzystacie z tego zaproszenia Jakuba Błaszczykowskiego, naszego reprezentanta na Euro, aby wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. Dziękujemy za ten wywiad naszej ekipie. I przenosimy się do Elizy. Halina, musisz być cierpliwa. Wrócimy na pewno do twojego pytania, ale na sam koniec. Także słuchaj uważnie. We wrześniu ubiegłego roku miała miejsce toruńska strefa nie miłosierdzia, ale uwielbienia. Co to za akcja, co tam się działo? Ja przeczytałam w internecie, że naprawdę niesamowita rzecz. Tak, jest to wynik tego, że od 2 lat organizujemy w różnych parafiach toruńskich, także poza Toruniem, takie wieczory chwały, wieczory uwielbienia, gdzie młodzi naprawdę przyjeżdżają z wielką radością. Postanowiliśmy wyjść z kościołów, przenieść się na stary rynek w Toruniu i to troszeczkę baliśmy się tego, dlatego że no właśnie, czy młodzież odpowie, no zapełnić rynek w Toruniu nie jest tak łatwo, więc 12 września wyznaczyliśmy taki termin, przygotowaliśmy wszystko i naprawdę młodzież odpowiedziała bardzo pięknie. Była tam modlitwa, były tańce lednickie, były koncerty, młodzież wspaniale dopisała i był to taki pierwszy moment takich, można powiedzieć, oficjalnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji i kolejne właśnie, które tutaj, o których słyszymy i pewnie jeszcze usłyszymy, to właśnie też ciągłe nakręcanie się młodzieży, ciągłe takie pragnienie uczestniczenia, zauważanie, że to jest coś niezwykłego, coś, co się dzieje. Myślę, że nigdy w Toruniu coś takiego się... To jest na pewno taki szok, kiedy no. Nagle ksiądz wychodzi na ulicę, prawda, i zaczyna świadczyć w inny sposób niż zazwyczaj to robi. Dokładnie, bo ta akcja była połączona nie tylko z właśnie to, co działo się na scenie, ale szereg właśnie ewangelizacji, szereg działań, które miały miejsce, objęte zostało całe Stare Miasto i ulica Szeroka, nasza główna ulica, gdzie właśnie księża, siostry zakonne czyściły buty ludziom, wiem, że tam malowały... Teraz na ekranie możemy zobaczyć zdjęcia. Właśnie, czy tak naprawdę fajne wydarzenia towarzyszące, które pokazywały właśnie też to miłosierdzie, pochylenie się nad drugim człowiekiem, na przykład młody człowiek, który jest w glanach, prawda, z irokezem na głowie i ma czyszczone buty przez siostrę zakonną, więc to robi wrażenie i to jest coś, co motywuje do tego, żeby się po prostu zastanowić nad sobą, ale przede wszystkim nad miłosierdziem w moim życiu. Ja przeczytałam, że była też siostra, to jest niezwykłe, absolutnie, która malowała paznokcie. Zgadza się. Toruń, tak jak ksiądz Łukasz wspomniał, na jeden dzień zamienił się w strefę uwielbienia, gdzie rzeczywiście radość rozbrzmiewała na całym Starym Mieście i było rzeczywiście istotnie jedno stanowisko, na którym siostra zakonna, siostra Józefitka, malowała młodym dziewczynom, nie tylko młodym, paznokcie.
Jak jej szło? Jej świadectwo też można przeczytać na naszej stronie internetowej SDM Toruń, ale siostra była też zaskoczona tym, w jaki sposób ludzie traktowali w ogóle całe to wydarzenie. Przechodnie, turyści byli zaskoczeni. Ja też idąc tam rzeczywiście tak podglądałam, czy do siostry ktoś przychodzi i tak. Wiemy, że miała doświadczenie, tak? Bo była wizażystką z wykształcenia. Zawodu, zgadza się. Tak. No to tym bardziej. Fishmob. Dla mnie dość enigmatyczna nazwa, ale wy coś więcej na pewno wiecie na ten temat. Laurin, ty brałaś udział z tego, tak. Co wiem, widziałam na zdjęciach. Tak, teraz tydzień temu była taka akcja na Starym Mieście, na Starówce Toruniu, koło Kościoła Ducha Świętego Ojców Jezuitów. Polega to na tym, że spotyka się cała młodzież, która kocha tańce letnickie i też pielgrzymkowe, ale głównie są to tańce letnickie i na całą ulicę tańczyliśmy te tańce wszystkie. I głównie nosiliśmy wtedy też te koszulki, które teraz nosimy, Światowe Dni Młodzieży, żeby pokazać, że kochamy Jana Pawła II. Taka reguła była wtedy, że nosimy koszulkę Światowe Dni Młodzieży lub kolor biały, bo kolor biały ma o takie symboliki, że kochamy Jana Pawła II i naszą ojczyznę. Ty wspomniałaś o Lednicy, która już przed nami, 4 czerwca na Polach Lednickich, wszyscy się spotkamy. Czy też tam jedziesz? Pewnie i też pojadę tam. I... Jako Laurin czy jako wolontariusz SDM? Ja jadę tam jako Laurin, myślnik, wolontariusz, więc jak ktoś mnie tam spotka, chętnie tam opowiem wam o moich doświadczeniach Światowych Dni Młodzieży, ponieważ byłam w Brazylii i w Hiszpanii. O właśnie, także szukajcie Laurin na Polach. Aktualnie trwa także taka akcja, nie akcja, może spotkanie młodych TZ. Kto zna TZ, ten wie, o co chodzi. Powiedzcie, co tam się dzieje aktualnie? Bo ono trwa, to spotkanie. No właśnie, Grębocin to jest takie małe miasteczko koło Torunia i polega to na to spotkanie, że na duchu TZ są modlitwy, spotkanie modlitewne i też w grupach spotykamy się, medytujemy i interpretujemy też fragmenty z Pisma Świętego, łącząc na nasze życie codzienne. I też jest tam aktualnie wystawa na temat Światowych Dni Młodzieży jednej wolontariuszki, która już od kilka lat jest wolontariuszką Światowych Dni Młodzieży i tam możemy zobaczyć kilka eksponatów. I mamy też tematy naszych spotkań, jak poznać, co to jest podróż. Jeden mężczyzna, który podróżuje wiele przez świat, pokazuje, co to znaczy miłosierdzie i być misjonarzem i co to znaczy. Znaczy być przebaczenie i miłość innej osoby, jak przebaczać innej osoby. I głównie też mamy potem na spotkanie też w grupach, gdzie poznajmy innych osoby i głównie to wszystko na duchu tezy. A na końcu całego spotkania będzie piknik z naszymi rodzinami, gdzie mieszkamy, bo mieszkamy w rodzinach tego miasta. I to są ludzie tylko z Polski, czy też z całego świata przyjeżdżają? Głównie z całej Polski, ale dzisiaj wyjątkowo przyjechał jeszcze wolontariusz z TZ, czyli z Francji. Jeden mężczyzna to nazywa się Carlos, on jest z Meksyku, więc pozdrawiam go też serdecznie. I też Matrix z Holandii, więc też przyjechali specjalnie. A jutro nasza cała grupa, wspólnota jedzie na sterówkę tutaj, do Torunia, na spotkanie 7 aniołów. O właśnie, o tej akcji. Chciałam to powiedzieć. Wyprzedziłaś mnie. O tej akcji powiemy tuż po przerwie. Faustyna Przemek, prosimy was. Moi drodzy, a Faustynko, chwilę cię zostawię i podejdę chwilę do Michaliny. O. I powiedz co mi, zrobić? Michalino, co ciekawego u nas na Facebooku? Ile mamy lajków? Bo ostatnio nam brakowało jeszcze parę do 5000, co? Tak, właśnie brakuje nam nadal, żeby dobić do tej liczby 5000 lajków. Jeszcze nam troszeczkę brakuje, więc serdecznie zachęcam, żeby lajkować nasz profil. A z takich interesujących mnie rzeczy, tutaj Maria napisała, że będzie w sztabie medycznym, w medycznym dziale wolontariatu. Myślę, że takich osób jest nam potrzeba, potrzeba jest nam wolontariuszy, a ja ze swojej strony pozdrawiam chór Światowych Dni Młodzieży i ekipę, która będzie grała na różnych instrumentach. A teraz wam oddaję głos. O proszę, Michalina tak już troszeczkę wyprzedza intuicyjnie, ponieważ nie sposób w tym momencie zaprezentować wam, nie sposób nie zaprezentować wam hymnu Światowych Dni Młodzieży w przerwie muzycznej. Ja chyba się troszeczkę zaplątałam. W każdym razie błogosławieni miłosierni.
wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka Był to hymn Światowych Dni Młodzieży. Moi drodzy, naprawdę udzielił się klimat również nam tutaj w studio. Niech poruszaliśmy się, tańczyliśmy. Również za kamerami się pojawił ruch, proszę Państwa. Ale chyba teraz czas na następny punkt. A teraz po prostu przeniesiemy się do Elizy, ponieważ już to ostatnia część naszych rozmów, łącznie z podsumowaniem. Dlatego Eliza, proszę bardzo. My wracamy do akcji Siedem Aniołów. Daria, powiedz, co to takiego? Zgadza się, słyszeliśmy teraz hymn Światowych Dni Młodzieży. Błogosławieni miłosierni, papież Franciszek zachęcał nas, aby podczas tych kilku lat przygotowań pomiędzy Światowymi Dniami Młodzieży w Rio a Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie przygotowywać się duchowo, rozważając błogosławieństwa. Ale mówił też, żebyśmy zrobili raban. I właśnie taki Boży raban robi grupa Siedem Aniołów, która wyruszyła w takim kolorowym korowodzie.
na wieś właściwie, przez kilka miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego przemierzała szlak i ewangelizowała. Jutro będziemy wszyscy mogli tutaj w Toruniu doświadczyć, w jaki sposób ta ich ewangelizacja wyglądała i w jaki sposób, no właśnie, tutaj możemy zobaczyć zdjęcia właśnie z tego wydarzenia, tak, z ubiegłego roku. Tak, a na żywo już jutro, i jeśli ktoś nie wierzy, że oni potrafią zrobić raban, no to można się po prostu przyjść i przekonać. Zapraszacie. Tak, godzina zapraszam. 22, Jordanki. Światowe Dni Młodzieży przed nami i już tyka zegar, są coraz bliżej. Powiedz, Piotr, dlaczego warto się wybrać na tak bezprecedensowe wydarzenie? Warto się wybrać przede wszystkim dlatego, że Światowe Dni Młodzieży to jest wydarzenie właśnie mega duże w skali historii naszego kraju i głupio po prostu było, by nie uczestniczyć w czymś takim. Nie skorzystać, prawda? Tak. A druga sprawa, że przyniesie ona na pewno niesamowite owoce duchowe dla każdego uczestnika, czy kogoś, kto będzie posługiwał w jakiś sposób, na przykład jako wolontariusz. O właśnie, to teraz zapytam ciebie, Marcinie, o wolontariat. Dlaczego warto zostać wolontariuszem na tych światowych dniach? Żeby zostać wolontariuszem, dlaczego warto? Po prostu będąc wolontariuszem można tworzyć to niezwykłe dzieło i potem przekazywać tę informację, że się uczestniczyło nie tylko jako uczestnik, ale że dzięki mnie było to możliwe. Bo naprawdę bez wolontariuszy tak wydarzenie o tak wielkiej skali jest praktycznie trudne do zrealizowania, czyli praktycznie niemożliwe. Dlatego każdy może nim zostać, tym wolontariuszem, bo swoimi zdolnościami, tym, co się umie, co się lubi, można po prostu pomóc praktycznie w każdym dziale i temacie, jakim jest związany. Praca wolontariuszy, jak sama nazwa wskazuje, jest bezinteresowna. No i tak kiedyś przeczytałem, że wolontariuszom nie płaci się za to, że ich praca jest bezużyteczna, ale tylko dlatego nie płaci im się, bo ich praca jest bezcenną. Jeszcze księdza na koniec poprosimy o bardzo króciutko, ponieważ ogląda nas liczna grupa osób starszych od nas i prosimy, aby ksiądz powiedział, jakie są propozycje dla osób starszych na Światowe Dni Młodzieży. Oczywiście. Światowe Dni Młodzieży to jest wydarzenie całego Kościoła. To nie jest tak, że jest przedział w wieku od 16 do 35 i wara, nikt inny nie ma prawa pokazać się właśnie w Krakowie. Natomiast to też są nasi dziadkowie, osoby, które są rozmodlone, nawet osoby leżące, które gdzieś cierpią na jakieś choroby. Duchowo są młodzi, jak mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, który zawsze czuł się młody i to pokazywał młodzieży. Dlatego kochani starsi, kochani chorzy, dla was też jest taka akcja L4, a więc wspieranie młodych ludzi waszą modlitwą, waszym cierpieniem, waszą obecnością, a może też podpowiedzcie swojemu wnukowi, że nie tak strasznie, że warto jechać na Światowe Dni Młodzieży, może tam groszem wesprzyjcie ich, żeby mogli jechać, żeby mogli zobaczyć się z Ojcem Świętym, a to wydarzenie, ja mogę powiedzieć, ze swojego życia jako młody chłopak, jeżdżąc na Światowe Dni Młodzieży, czy na spotkania TZ, właśnie te noworoczne, no to było coś, co dawało mi wielkiego powera, radość, co bardzo przepraszam, muszę księdzu w tym momencie przerwać. Jak tutaj zwykle, musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję wam za waszą obecność tutaj, za takie świadectwo i ogrom informacji, które przekazaliście. I mam nadzieję, że spotkamy się na Światowych Dniach Młodzieży. Zapraszamy. Moi drodzy, a teraz jeszcze chwila dla Michaliny i podsumowanie Facebooka. Krótko prosimy. Jest mi delikatnie przykro, że nie zostało odpowiedziane pytanie, które zadałam. Mam nadzieję, że odpowiecie w komentarzach. Podsumowując, chciałabym przeczytać komentarz Piotra, który stwierdził, że warto się ćwiczyć w miłosierdziu i że to właśnie miłosierdzie, które możemy w sobie wyćwiczyć, może być tym owocem Światowych Dni Młodzieży i owocem przygotowań. Bardzo wam dziękuję za komentarze, za waszą aktywność i zachęcam do oglądania naszego programu za tydzień. A my, moi drodzy, mówiliśmy w naszym programie dzisiaj o Światowych Dniach Młodzieży, o tym bezpośrednim przygotowaniu, w sposób szczególny o tym, co oferują nam nasze diecezje. To już jest naprawdę ostatnia prosta przed tym wyjątkowym wydarzeniem, ale pamiętajmy, że inicjatorem tych spotkań był Jan Paweł II i młodzież. Jan Paweł II chciał, abyśmy my przez nasze spotkanie z drugim człowiekiem z innego kraju, z innej diecezji, może parafii, żebyśmy wzajemnie ubogacili się tym naszym spotkaniem Pana Boga.
W książce pod tytułem Przekroczyć próg nadziei napisał, że Światowe Dni Młodzieży stały się wielkim i fascynującym świadectwem, jakie młodzież daje o sobie. Stały się potężnym środkiem ewangelizacji. Pamiętajcie, że Światowe Dni Młodzieży to nie tylko koncerty, nie tylko zabawa, ale to jest spotkanie z naszym największym przyjacielem, jakim jest Jezus Chrystus. Dziękujemy Wam za to, że pisaliście SMS-y, komentarze gościom w Strefie Młodych i to, za to, że oglądaliście nasz program. Również Wam dziękujemy. Pamiętajcie również, że będziemy z Wami na Lednicy już za tydzień. A jeszcze jedno, pozdrawiamy nasze mamy, które obchodziły wczoraj swoje święto. Do zobaczenia za tydzień o 18:15. Z Panem Bogiem. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. We'll be right back.